Witam Państwa, nazywam się Anna Przybysz i będę prowadzić dla Państwa podcast o zdrowiu pod nazwą Alfabet Spożywczy na Zdrowie. Projekt w formie podcastów do odsłuchu realizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Samborcu i ma na celu przybliżenie nieocenionych właściwości zdrowotnych diety roślinnej i jej działania na podnoszenie odporności organizmu, szczególnie jesienią i w czasie pandemii. Dzisiaj literka A w naszym alfabecie, ale będzie zdrowo. Natura. Apteka absolutnie doskonała. I pomalutku będziemy wprowadzać się nawzajem w arkana zdrowia. Przedstawimy arcypyszny arsenał zdrowych możliwości. Atomowe, wspaniałe substancje przeciwzapalne, chroniące nas przed strasznymi chorobami, wirusami, bakteriami, tak żeby nasz organizm był po prostu silny, energetyczny, zdrowy i przyswajał wszystkie witaminy na zdrowie. Dieta roślinna to prawdziwa artyleria. No po prostu będziemy zdrowi jak konie. Dzięki aktywnym substancjom z warzyw i owoców nasze ciało, arterie, tkanki będą absorbować automatycznie te aminokwasy i substancje odżywcze. Te witaminy i aktywne, żywe substancje aspirują do naturalnych antybiotyków i możesz się asekurować przed każdą infekcją i wirusem. A wtedy apetyt na życie rośnie, poprawia się nasza aparycja. Dzisiaj przed Państwem adoracja absolutnie doskonałych cudów zdrowia. Ave ananas, ave arbus, ave avocado, agrest, aronia, acerola, antonówka, wszystko na A. Czyli po prostu apoteoza smaku i aromatu. Spożywając na co dzień te cuda, to po prostu autoterapia, a nawet awangardowość i moda. Awansujesz automatycznie do zdrowych. Możesz zostać artystą, autorem swojego zdrowia i ciała i wyglądać jak Adonis, Apollo belwederski, albo Artemida, a nawet Afrodyta, czyli mieć zdrowe, antyczne, boskie ciało. Kiedyś ci antyczni Grecy żyli roślinami, owocami, byli artystami. Matko, gdzie te czasy? Ale cóż, animujmy się dzisiaj, już czas. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. Ale czat, aleluja ananas. To odkrycie smakowe, zapachowe, a przede wszystkim przeciwzapalne. Trochę piecze? No super, bo to bromelina. Dzięki bromelinie przyspiesza się gojenie ran. Ananas wspaniały jest po operacjach, po urazach, przeciwgorączkowo. Wykrztuśnie spala białka, odchudza, odmładza, wzmacnia stawy. Bromelina rozpuszcza zakrzepy krwi i zniszczy zmutowane komórki rakowe. Działa antyseptycznie na gardło, a potem mamy anielski głos. To istny ariel. Ananas w smaku, no to po prostu jest dla mnie arcypyszny. Można powiedzieć, że to Arkadia smaku. Nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś był tylko w puszkach. No to po prostu sam taki likier, cukier, strasznie niezdrowy. Widziałam kiedyś film, jak takie ananasy są preparowane. Po prostu horror. A dziś proszę, aktualnie ananasy są wszędzie. A szczególnie to są te ananasy w szkole. No, ktoś spyta, jak ten ananas odchudza. No najlepiej połączyć go z aktywnością. Ruch, gimnastyka, asany, aerobik. A jak mówiła Anula w Wojnie Domowej, asanasy trzeba robić. Czyli ananasy, asanasy i wtedy będzie istny cud.
Ważne jest, że na przykład jeden ananas to zapotrzebowanie na witaminę C na cały dzień. No i mamy receptę na tego wirusa. Ananas jest bogaty w cukry proste, ale ma mało kalorii, bo 50 kilokalorii jest w 100 gramach. A dla mózgu i mięśni to po prostu energia. Ananas, o dziwo, to tak troszeczkę jak malina albo jak szyszka, bo złożony jest z takich małych kawałeczków, takich jagódek, właściwie kwiatów. Wystarczy odciąć górną część liści i skubać te małe kształciki. To też dla mnie wielkie odkrycie. Bardzo wygodne w podróży. Pycha. No, bo przecież pine apples, jak szyszka, tyle że jabłkowa, złożona z kawałeczków. Jedzmy pocięte frytki z ananasa, dokładajmy do sałatek w kosteczkę pokrojone, pijmy soki z dodatkiem zielonych liści. To wielka ampułka zdrowia. Będą na zdjęciach później sałatka z arbuza, z ananasa. To po prostu czysta ambrozja. A teraz arbuz. Ach, mój ulubiony, ten aerodynamiczny kształt. Arbuz nawilża nas od środka i bardzo syci. A skóra to wtedy jest jak alabaster. Pamiętam, jak byłam w ciąży z Natalią, mieszkałam wtedy w Warszawie, to był 82 rok, no w sklepach wiadomo co było, pustki, no nic nie było. Dowiedziałam się od sąsiadki, że rzucili arbuzy koło domu dziecka w alejach. No i pojechałam tramwajem numer 25 i byłam już wtedy w 9 miesiącu ciąży, więc wyglądałam odpowiednio, jakbym połknęła arbuza oczywiście. No i bez kolejki kupiłam dwa. Wzięłam pod pachę i wracałam tramwajem z trzema piłkami. Wszyscy się patrzyli w tramwaju, ale no oczywiście siedziałam. Potem jakoś doszłam. Słuchajcie, no po prostu ja uwielbiam arbuzy, ale się najadłam. Myślałam, że po prostu urodzę. Arbuzy mają 90% wody. Jest to woda życia. Z minerałami, z witaminami, łatwo wchłaniającymi się do organizmu. Absorpcja tych substancji jest doskonała. On jest po prostu niskokaloryczny, a przy tym słodziutki. Orzeźwia i cudowny ma aromat. Zawiera tak: likopen, witaminę C, potas, magnez, co działa przecież wiadomo, przeciwmiażdżycowo, przeciwnowotworowo. I teraz uwaga, zawiera cytrulinę. To wyjątkowa substancja. Działa na zakwasy w mięśniach. Regeneruje mięśnie, zwiększa ich wydajność i elastyczność. Arbuz jest sycący i niskokaloryczny. Wiadomo, jest przede wszystkim moczopędny, więc poleca się w chorobach nerek, infekcjach układu moczowego. Działa oczyszczająco, ale co ważne, witaminy i minerały zostają w organizmie, a pozbędziesz się obrzęków. Uwaga! Arbuz zmniejsza apetyt na słodycze. No czy to nie wspaniała informacja? A pestki arbuza, absolutnie, ja bardzo lubię je gryźć. Okazuje się, że po prostu rewelacja, bo mają likopen. Te substancje chronią przed prostatą, wspomagają produkcję kolagenu. No i oczywiście działają wspaniale na chrząstki, na włosy, na paznokcie, na skórę. Arbuz pomaga przede wszystkim w oczyszczeniu, w detoksykacji organizmu. Odporność jest wtedy wzmocniona, a witaminy w nas pływają jak rybki w cudownym akwarium. Plus, plus. Arbuz to przede wszystkim zapach. Uwielbiam też taki zapach w perfumach, taki rześki posmak. A arbuz jest wspaniały też na maseczki, na okłady. Orzeźwia, ściąga, nawilża i witaminizuje skórę. Uwaga, coś na wieczór. Uwaga panie, uwaga panowie. Arbuz to afrodyzjak. Teraz powiem po cichu, to naturalna wiagra. Zjedz
sześć plastrów czerwonego arbuza. No, zobaczysz potem, poczujesz. Ta cytrulina zapobiega problemom z erekcją. Po prostu rozszerzają się wtedy naczynia krwionośne, dzięki czemu krew może łatwiej wypełnić penisa. Czyli Homo erectus to przecież my, cokolwiek to znaczy. Ta-da! Od dzisiaj jemy arbuzy masowo. W plastrach, w trójkątach, w sałatkach. Wspaniałe są do smoothie i nawet jako sok razem z pestkami. No po prostu sama ambrozja zdrowia. Bardzo to atrakcyjnie brzmi i po prostu jest pyszne. Na zdrowie. Przed chwilą zrobiłam tort z arbuza. Będzie na zdjęciach. No właśnie go w trakcie mówienia do Państwa pożeram. Absolutny, cudowny smak. No, znowu będzie stymulująco. Teraz awokado, a w języku Azteków oznacza drzewo, na którym rosną jądra. A tak naprawdę to jest to po prostu masło bogów. Na śniadanie polecam jako guacamole. Przygotowanie guacamole to po prostu pestka. Przekraja się awokado, wyjmuje się pestkę i ten miąższ przekłada się do talerza, dziabdzia widelcem, dokłada się posiekaną cebulkę, potem troszkę cytrynki, to obok troszkę pomidorków, posolić, popieprzyć i na chlebek albo po prostu łychą szybko zjeść. Po prostu rewelacja. Awokado jest bardzo sycące i zdrowe. No bo dzięki wspaniałej tej boskiej proporcji wszystkich nienasyconych kwasów tłuszczowych, tych omega, organizm przyswaja lepiej inne cenne składniki odżywcze i witaminy. I do tego paradoksalnie odchudza i cudownie chroni przez to serce, układ nerwowy, wpływa korzystnie na oczy, bo zawiera luteinę, no i wszystkie witaminy. Wspomaga wchłanianie karotenoidów. Tłuszcz? Absolutnie doskonały dla zdrowia, właśnie ten tłuszcz z awokado, z lipidami, dla sercowców, a nawet dla słodziaków. Awokado przede wszystkim odmładza. Codziennie jedno, zawsze na surowo, no to po prostu gwarancja zdrowia. Dostęp do awokado, bardzo proszę, w każdej sieciówce jest, można kupować. Taka jest odmiana Hass, bardzo dobra, te takie ciemne. Bo te zielone, no to są takie strasznie twarde. No ja nie wiem, czy one dojrzewają w domu. Po prostu nie wiem. A teraz acerola, agrest, antonówka, aronia. No cóż, to atomowa ilość witaminy C. Zawsze mówię, żeby jeść to wszystko na surowo, żywe. Żywe nasze ciało jest i potrzebujemy żywe jedzenie. Żywe jedzenie dla żywych ludzi. Owoce to niezbędnik dla chorych przewlekle. A dziś zalecane jest jako odpornościowa tarcza. Wszystkie posiadają związki bioaktywne na maksa. Witaminy, minerały, flawonoidy, antocyjany, polifenole i inne. No masa cała tych wszystkich związków. Arsenał zdrowia po prostu. To one niwelują objawy grypy i przeziębienia. I działają przeciwzapalnie, wzmacniają odporność. Kupować je trzeba garściami i jeść. Krzywić się, oblizywać i jeść na zdrowie. Na dzisiaj to tyle tej agitacji zdrowia na literkę A. Zalecam także amory, no bo przecież niedługo Andrzejki. Oj, coś takiego. Więc lu, Maniuśka, tańczmy na dwa pa. Nasze tango andrusowskie. Albo jest jeszcze taka piosenka warsiaska. A paszem Stasiek był, znała go ulica. No i tak dalej, i tak dalej. Po prostu zabawa, energia, absolutnie zdrowie. Na zdrowie psychiczne, fizyczne polecam, zalecam także ahimsę. Ale to sprawdźcie proszę sami, co to jest. Aleluja, Ave zdrowie, niech moc będzie z nami. Do usłyszenia z literką B. Można zobaczyć zdjęcia teraz arbuza,
No taki wspaniała sprawa na urodziny. Dzieci będą zachwycone. Sałatka z arbuza, guacamole. Wszystko dla nas. Na zdrowie. Dziękuję. Do usłyszenia.